Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia nietypowego wydarzenia. Stoję przy takim urządzeniu, które w centrum Warszawy, gdzie się znajdujemy, nie do końca jest pomocne, ale ci, którzy mieszkają poza i mają trawniki, byliby na pewno szczęśliwi, posiadając MIMO. A wcale nie o kosiarkach chcę dzisiaj mówić, bo MIMO to kosiarka, której Honda poleca pozostawić swój trawnik, ale właśnie o miasteczku Hondy, gdzie można zobaczyć samochody, motocykle, kosiarki, silniki do łodzi. No dzisiaj jeszcze nie postawili odrzutowca, ale będą bardzo fajne pokazy. Zapraszam Was. Mam nadzieję, że tak jak nam, Wam również się podobało. A ja siedząc na Hondzie CBR w szpilkach, niestety nią nie odjadę. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie mam dzisiaj ani ubranka, ani kasku. Ale mimo wszystko, tylko przyjdzie wiosna, z całą pewnością znowu będziemy jeździć. Dzisiejsze miasteczko Hondy to miejsce, gdzie zwykły warszawiak może przyjść pomacać najlepszy samochód Hondy, najnowszy samochód Hondy, popatrzeć na kosiarki. Z jakiej okazji się tu spotykamy? Jest to taka mini wystawka produktów, czyli przekroju tego, co Honda produkuje dla ludzi, dla normalnych ludzi. Odbywa się to przy okazji Światowej Konwencji Hondy. Jest to wyjątkowe święto dla nas, dlatego że po raz pierwszy w tej części Europy w ogóle taka konwencja się odbywa. Co roku w innym kraju i w tym roku mamy okazję gościć pracowników Hondy z różnych kontynentów. Konwencja taka polega na między innymi na pewnej rywalizacji zespołów, które prezentują różne swoje pomysły na temat tego, jak produkty Hondy powinny wyglądać w przyszłości i jest pewną bazą do przemyśleń tego, co można produkować dla ludzi w przyszłości. Świetny pokaz trialu tu obejrzeliśmy na bardzo małej powierzchni. Chłopcy z Hiszpanii świetnie pokazywali umiejętności nie tylko swoje, ale i motocykla. Skąd pomysł?
Trial to taka specyficzna dosyć dyscyplina sportowa, ona nie wymaga rzeczywiście dużej przestrzeni. W naturalnym środowisku trialowym zawody odbywają się bardzo często w górach, właśnie oni skaczą po różnych skałach i tak dalej. Trial jest obecny w Polsce, odbywają się Mistrzostwa Polski, jest to normalna dyscyplina sportowa, odbywają się Mistrzostwa Europy, odbywają się Mistrzostwa Świata. Mamy tą przyjemność jako Honda mieć kilka tytułów Mistrzów Świata i ten właśnie zespół dwóch Hiszpanów, są to juniorzy, którzy w klasyfikacji są bardzo wysoko, no przyjechali tutaj uczcić jakby tą konwencję i pokazać, na czym trial polega. Czy jest jakaś szansa, że jeszcze warszawiacy będą mogli kiedyś popatrzeć na produkty Hondy? No, niewątpliwie zawsze mogą popatrzeć, bo są punkty sprzedaży, także tam mogą pójść. Jest to jedyna okazja w tej chwili tutaj, żeby zobaczyć w jednym miejscu wszystkie te podstawowe produkty i linie produkcyjne, które Honda posiada, czyli power produkty, samochody i motocykle. Są to oczywiście tylko wybrane produkty. I to jest okazja, która jest raczej niepowtarzalna. Także nie należy się za szybko spodziewać podobnego pokazu, podobnego miasteczka Hondy za szybko. Natomiast odbywają się różne targi i pokazy, gdzie poszczególne grupy produktowe są prezentowane. Czyli jest szansa, że niedługo zobaczymy odrzutowiec. Z odrzutowcem to jest osobny temat. Rzeczywiście Honda wystartowała po wielu latach doświadczeń i sprawdzania, rozpoczęła produkcję biznesowego odrzutowca. W tej chwili utworzone są specjalne spółki, sprzedaż ruszyła już w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. W tym roku bodajże też rusza w Europie. Tak, jest to całkiem nowa dziedzina dla Hondy. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Proszę bardzo i zapraszam. Siedzimy w Civicu. Kierownicy nie ma. Powiem wam, że przez ramę bardzo ciężko było w szpilkach wsiąść, ale da się. Troszeczkę też mam buty, przez to, że na szpilce, to nie sięgające do pedałów od podłogi. Myślę, że mimo wszystko bałabym się pojechać samochodem z taką mocą. Najnowszy Civic, no i za nami Typer. Kiedy będzie na polskich ulicach? Typer już w zasadzie w tej chwili wchodzi na polskie ulice. Już można spotkać pierwsze egzemplarze u dealerów, także zapraszamy do salonów. Na pewno dostarczy wielu wrażeń podczas jazdy testowej. No tutaj nie można niestety wejść, ale wygląda przepięknie. Ja myślę, że jak się pani do mnie ładnie uśmiechnie, to panią wpuszczę do środka. Oczywiście, że się uśmiechamy. Chcemy wsiąść, chcemy zobaczyć, bo przepiękna tapicerka, widać przez szyby, świetny kokpit, no na pewno wrażenia z jazdy też będą niesamowite. Wrażenia z jazdy gwarantuję, są niesamowite. Próbowały już troszeczkę ludzi tym jeździć i wszyscy są zachwyceni. To czekamy na takie jazdy i uśmiechamy się otwarcie. Oczywiście. No i udało się. Ładny uśmiech zawsze czyni cuda. Siedzimy w środku, zapięliśmy pasy, słuchajcie, fotel wygodny, tylko wziąć książkę i poczytać. Ale my odjeżdżamy na wycieczkę, naprawdę wszystko jest idealnie. Mała sportowa kierownica, świetne siedzenie, blisko do skrzyni. Rewelacja. Samochód, który będzie na pewno sportową rewelacją na naszym rynku.